Tak, witam wszystkich w czwartek 10 czerwca 2021 roku z Zabrzega, z rozwalonej wiślanej trasy rowerowej, a rozwalonej na skutek kolejowej inwestycji zwanej przebudową Czachowickiego węzła kolejowego, rozwalonej trasy, pozbawionej znaków, zdewastowanej, no niestety. Firma, która wykonuje te inwestycje, nie liczy się z nikim i z niczym. Ale tak jak godzą już to od roku, temat tej trasy będzie przeze mnie poruszany i do skutku. Nie, że mi tam ktoś będzie mówił, że się nie da, że takie różne fanzolini. Do się do, tylko trzeba chcieć. Tu była bariera leśna kiedyś, jako ta biało-zielono, taki gelinder, ale też wyparował, podobnie jak i oznakowanie WTR. Takie deklaracje PKP, PLK to se mogą wsadzić. Że niby to będzie odtworzone po zakończeniu inwestycji. Osobiście w to bardzo wątpię. Tak, to jest właściwie już Goczałkowice, bo tutaj ten teren do Goczałkowic należy, jezioro Goczałkowickie. No, Klara się już ma ku zachodowi, a dzisiaj nam ta Klara zafundowała nie lada spektakl. Właściwie miesiączek razem z Klarą, bo dzisiaj było zaćmienie słońca. A jo, jestem na trasie ultramaratonu Wisła 1200, który 3 lipca będzie tutaj tędy jechał, 3 lipca 2021. Oni pojadą właśnie tutaj tą ścieżką i tędy tutaj, o, byłby się wyrypał, widzicie, ja tutaj tędy pojadą, buszkraftowy tutaj też tędy jechał. I tu tym chodniczkiem i potem tam jest takie miejsce, gdzie jest dużo bobrów. No naprawdę. I potem jeszcze, jak ktoś widział, jeszcze pokażę jeszcze raz. Generalnie rzecz biorąc, Wisła 1200 to jest ultramaraton rowerowy, gravelowy, ale dopuszczalne są wszystkie rodzaje rowerów, tyle że
Jeśli chodzi o szosa, to trochę słabo, nie? Ja. I ta Wisła pojedzie tam też, jak ten las tam jest. Tam jest taki wał trawiasty od strony Chybia, Zabłocza. To jest taki pierwszy odcinek specjalny tego maratonu tutaj w naszym regionie. Cieszy mnie to, że taki oto odcinek tej Mumy. Także super. Zapraszam wszystkich. 3 lipca 2021 startują od Przełęczy, od Boże Święte, jaki Przełęczy, od schroniska na Przysłopie pod Baranią Górą. Jadą między innymi przez centrum Wisły, wałami w stronę Ustronia, Skoczowa, na Drogomyśl, Zabłocie, właśnie tamtymi wałami jeziora Goczałkowickiego. Docierają tutaj, potem jadą tam, na Zabrzeg, Goczałkowice, wzdłuż Wisły, Czechowice, Dziedzice i tak na Kraków, nie? Oświęcim, Kraków i tam potem Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Toruń, Grudziądz, Tczew i do ujścia Wisły w okolicach Mikoszewa. No i meta jest w Gdańsku, nie? Także 180 godzin mają limit czasu. No to jest raczej taki maraton, to jest poza moim zasięgiem. Nie piszę się na coś takiego, ale naprawdę musi to być nie lada przygoda przejechać na rowerze Całopolska. Zwłaszcza jak się jedzie po takim terenie jak tu, nie? Wisła 1200. Czemu taki przeszkody? Jakieś korzenie itp. itd. Żmije. Tak, Wisła 1200 też pojedzie tymi płytami. I nauka jak ją teraz jada, tylko że oni pojadą odwrotnie, nie? No przecież jadą od źródeł do ujścia, nie? I jada teraz inaczej. Pod prąd ta jakby ją jada teraz. Boże. Tak, no to wspomniano Wisła 1200, ona tutaj teraz jedzie tam. Tam potem są takie krzoki, roztomajte badyle i most. Tutaj trzeba wjechać po prostu na to torowisko. Ja tam dzisiaj nie pojadę, mi się nie chce zwyczajnie. Ale też no się trochę późno robi, nie? Prowadzi się był u doktora znowu i dlatego ma dzień wolny. Badania lekarskie, neurologiczne tym razem. Jeśli chodzi o sprawy neurologiczne, to powiedzieli mi, że jest wszystko w porządku. Niemniej jednak jakiś problem z kręgosłupem wyniknął. Ale we wtorek 15 czerwca będę mieć zrobiony rentgen zarówno płuc, jak i kręgosłupa i tam wszystko powinno się wyjaśnić. Także pamiętajcie, że jeżeli macie COVID, gdy zdrowiejecie, to nie jest koniec zabawy, to trzeba się pilnować, trzeba się badać i po prostu nie lekceważyć. I tak kiedyś umrymy, no ale po co tak szybko, nie? No, jak ktoś oglądał poprzedni film,
Kaka wie, że ja tu jechał. Dwa dni temu to było. We wtorek. I już Landek. No w Landeku jeszcze raz przybyłem. Tradycyjnie pozdrawiamy Pisarzowice pana Wojtka. No, on tam nieraz do mnie dzwoni. Niestety nie zawsze mogę oddzwonić czy też odebrać. Ale w każdym razie nie jest to w żadnym wypadku złośliwe z mojej strony. Tylko tak jak mówię, no, do mnie lepiej się kontaktować przez WhatsApp albo przez Messenger, bo to czasem jest tak, że chyba nie do rady odebrać, jak jest w robocie. Czasem jadę autem, a ja nie jestem też zwolennikiem jazdy autem i gadania przez telefon, nawet jeżeli bym miał zestaw głośno mówiący. Po prostu nie lubię tego. Tak samo też to się tyczy roweru, nie? Że na rowerze bym to mogę w każdej chwili stanąć, nie? Autem teoretycznie też. Ale nie lubię po prostu gadać przez telefon, jakbym prowadzić auto. Nie zdarzy się mi to nigdy i nie będzie się zdarzało. Nie akceptuję czegoś takiego jak zestaw głośno mówiący. Bo to jednak człowieka rozprasza. Rowerzysta na trasie o tej porze, o 8 wieczór. No fajnie, też taki chwil radio. Także panie Wojtku, niech się pan nie gniewał, będę się starał odzwaniać. No i cóż, no i mam nadzieję, że ten żelazny szlak w końcu przejadymy razem. A są ku temu szanse. Od 1 lipca bowiem w Unii Europejskiej wejdzie coś takiego jak paszport covidowy. Tak to się potocznie nazywa. Ja już coś takiego mam. I na podstawie tego będzie można przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej, albo też znaczy trzeba będzie spełnić trzy warunki. Pierwsze to można zrobić test i na tym paszporcie tam jest taki kod QR, gdzie to będzie po prostu uwzględnione. Test oczywiście tam ma być określoną ważność, nie? Chyba 90. Nie, jakoś tam chyba 3 dni wcześniej, nie orientuję się, także nie będę tutaj snuł jakichś przypuszczeń. Drugi warunek to będzie oczywiście to, czy się jest zaszczepionym, nie? Jeżeli jest się zaszczepionym na dwie dawki szczepionki, no to też to tam będzie określone. Jeżeli zaszczepiony dwoma dawkami, no to nie będzie problemu. A trzecia opcja, i to jest ta opcja, którą mnie dotyczy, ozdrowieńcy. Z tym, że jeśli chodzi o ozdrowieńców, to jest ważne pół roku. Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu. W moim przypadku pozytywny wynik testu był 3 kwietnia 2021. A paszport jest ważny od 14 kwietnia, czyli dochodzi do tego jeszcze te 10 dni izolacji, nie? Czyli dostajemy pozytywny wynik testu, potem mamy 10 dni izolacji i po tych 10 dniach dostajemy paszport covidowy o ozdrowieniu. Tak to bynajmniej wygląda. No ja już go mam, także czekam tylko aż to wszystko wejdzie w życie. I będziemy śmigać po Czechach i Słowacji.
Mam nadzieję, że już się nic nie pogorszy, zarówno ze mną, jak i ze sytuacją epidemiologiczną w naszym, nie tylko naszym kraju, bo przecież także i w tych krajach sąsiednich, unijnych. Droga między Pierścem a Zaborzem. Robimy taką małą pętlę. Tak, tu jest miejsce, kaj się zabił Wojciechowski. Podajcie w 71 roku w czasie rajdu Cieszyńsko-Barburka. Nie! Rajd Wisły. Rajdu Wisły z 1984 roku. Tak to tu wyglądało. I kierowca, i pilot zginęli praktycznie na miejscu podczas rajdu Wisły, jadąc z Wojciechem Augustowskim. Na jednym z szybkich zakrętów uderzyli w drzewo i kierowca i pilot zginęli na miejscu. Tak. Fordem Escortem RS2000. Tak, pan Wojciechowski. No i tak było niestety. A teraz kręcimy do lasa. Zamykając pętla. Coś się tu zmieniło? Nic się nie zmieniło. Kiedyś piorun tutaj chciał podpolić znak WTR-ki. Ludzie tu też mają szalone pomysły. Zamykam taką małą pętlę. Jechałem tak, teraz jadę tak, nie? Zajrzę spod tego cyklistę. To żeś go mijał. Już tak jeździ jak porąbane jagio. No może on nie, znaczy on na pewno nie jest porąbany, ale ja jest porąbany. Jeździć takie kółka robić po lesie. Ale z drugiej strony zaś miałby siedzieć na dupie, gapić się w komputer. No to lepiej jechać na rower, nie? A druga strona medalu jest też taka, że na skutek kwarantanny tej 3-tygodniowej roba 6 kilo przytył. I tu jest problem. Tam szafarz mi to ostatnio przypomniał na kapliczówce. Tam jest troszkę brzuszek. Za duży. I słusznie, trzeba go stracić. A jak? Między innymi na rowerze, choć to wcale nie jest takie łatwe. Z drugiej zaś strony, no, jeśli chodzi o ten komputer, rzeczywiście roba niejednokrotnie dużo też siedzi, przyznaję się, no, ale gdybym tego nie robił, to zazwyczaj jest w takie pochmurne, deszczowe dni, no to nie byłoby tych filmów na YouTubie, nie? Tak więc jest różnica między siedzeniem na komputerze, zajmowaniem się pierdołami, a jakimiś, tak mi się wydaje, bynajmniej pożytecznymi rzeczami, nie? Bo siedzieć na komputerze i grać w jakieś durnowate gry, które po prostu nie dają nic do myślenia,
takie jakieś szczelaniny, same jakieś tam przemoc, no to przepraszam bardzo, ale to już jest nałóg w tym momencie, bo taki człowiek po prostu nie myśli. Jemu jak się wyłączy grę na komputerze, to on po prostu szału dostaje. No a druga sprawa jest też taka, że jest też takie urządzenie zdradliwe. Teraz nazywa się smartfon albo tablet, nad którym ludzie się garbią godzinami. Nie za bardzo rozumiem, jak można siedzieć przy czymś takim godzinami, leżeć tam, siedzieć, czy no, trudno to nawet określić. Owszem, no roba też ma smartfona, też tam rzuci okiem, ale bez przesady znowu. Wolę, tak jak mówię, wolę większy ekran, poglądać coś ciekawego na komputerze w pochmurne dni albo w takie dni, kiedy po prostu no, nie ma już czasu jechać na tym rower. To jeszcze ok, ale siedzenie i gapienie się i słuchanie głośnej muzyki przez telefony czy inne przenośne rzeczy, to jest po prostu chore i to mi się nie podoba i to będę zawsze krytykować. Dlatego, że roba się wychowywał w czasach, kiedy takich urządzeń po prostu nie było. I było lepiej. Tak, wyjechałem z lasu, w miejscowości Iłowenica. No i zwijam się już w stronę chałupy, bo ta LEDowa, którą tutaj mam, niezbyt dobrze świeci. Nie zdążyłem jej naładować. Tak więc nie będę ryzykować jazdy po ciemku. No i znowu pojechałem, znowu po narzekole. Wiem, tam w komentarzach będzie znowu zwrócona uwaga, że narzekam dużo, ale czasami trzeba. Jedziemy tu, a jedziemy tu, nie, tam jest ślepa droga, nie, a zresztą wszystkie drogi prowadzą do Ligoty. Pozdrawiam kolejowy Zabrzeg. Ja pilnuj tam, pilnuj chłopie, wiem, że jest z Miliardowic. Pilnuj, pilnuj tam tej przebudowy. Fajne filmy można kalane. Oglądam też. Tak, no to jednak zahaczyłeś trochę o ciemność. Ale już jak jest koło domu. Parking miłości mi nieco plany pokrzyżował, znowu tam auta stoły, a nie chciałem się tam za bardzo pokazywać, żeby nie wkulali, bo to jakieś zakazane mordy są. Tak więc w ostatniej chwili zmieniłem nieco końcową trasę i jeżdżę już. Chałupie, także kończymy rajdę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.